Matusz, jedziesz do swoich przyjaciół, do Poznania na mecz. Chciałem się zapytać o tą wiosnę w Lechu Poznań. Jak to się stało, że przegrałaś rywalizację z Jasminem Buriczem? Czy ona w ogóle była zimą, u Adama Nawałki? Czy to cię zaskoczyło, że wiosną tak mało grałeś, grałeś tylko w końcówce, prawda, po meczu? Rywalizacja była, nie mogę powiedzieć, że nie była. Była. Po prostu grał Jasmin, dobrze bronił i stawali na niego i ja to akceptowałem. Tyle. Nie byłeś rozczarowany, bo to pierwszy raz się zdarzyło, odkąd przyszłeś do Polski, że nie byłeś podstawowym bramkarzem, zawsze byłeś tą jedynką. Nie, takie sytuacje się zdarzają, ja też byłem tak na sytuacji, gdy byłem na numer 2 i po prostu tak jest, muszę się z tym zgodzić i walczyć na treningach i jak dostałem szansę, to muszę pokazać, że miał to stać, żeby nie zaufali, żeby bronił ja. Liczysz na ciepłe przyjęcie w kibiców w Poznaniu? No nie wiem na co się spodziewać, bo ostatnio jak byliśmy tam, to różne słowa padały, to nie wiem jak będzie. A to będzie jakiś specjalny mecz dla ciebie? No trochę tak, ale jak już po prostu chcę gdzieś zrobić sobie swoje i tyle, nie będę tam myśleć o tym, że coś bardzo specjalny mecz, po prostu skupiam się na siebie i będę musiał grać. Oczywiście grałem tam 3 lata, trochę czasu tam spędziłem. Dobre nam tam było z rodziną, z innymi się tam urodził też, no to fajnie było, ale takie jest. Tu się tak drugi urodzi, więc. Możliwe. takie jest życie nasze, to po prostu biorę to normalnie. A to, że znasz piłkarzy Lecha, to będzie jakimś dodatkowym atutem dla ciebie? Myślę, że tak, na pewno to będzie atutem, ale też oni znają mnie, to po prostu to jest takie. Wiem, że mają dobrych piłkarzy, wiem z nami po treningach, że dobre uderzają, jest tam kilka bardzo dobrych piłkarzy, które wiedzą uderzyć z dystansu, ci bardzo się dobrze czują polikarny. No wiem, czego się może spodziewać, ale zobaczymy. Sam mecz pokaże, że jak to będzie. A to jest tak, że jak teraz widać w Lechu Poznań, w dobrej formie jest Darko Jeftić. Rzeczywiście to jest taki piłkarz absolutnie, od którego drużyna jest uzależniona. Jak on jest w dobrej formie, to drużyna gra zupełnie inaczej w ofensywie. Tak to oceniasz? I czy dużo nieodebranych połączeń od Darko w tygodniu było? Bo się mówię, że się sam odgrażał, że teraz go ci postrzela. Jak już może, bo gracie w różnych minutach. No nie dzwoniliśmy razem, ale wiem, czego się mogę spodziewać. Wiem, że od niego dużo zależy. Stawają na niego, teraz jest kapitanem. To myślę, że to mu bardzo pomogło. To widać po nim, że odziął to na boisku. No i wszyscy wiemy, że on tam bardzo dobrze gra. Przez niego chodzą wiele sytuacji. I no wiemy co mamy robić, że trenerzy na pewno jeszcze nas przygotowują na to i zobaczymy. Jak w ogóle nastroje przed tym meczem z Poznaniem? Czy się cieszysz, że on będzie tak szybko już możesz wrócić do Poznania, czy tak byś wolał, żeby to było troszeczkę później? Nie, jest fajnie tam wrócić. Fajnie tam wrócić i tak dobrze, że tak się szybko. Nastroje są bardzo dobrze, mamy 7 punktów. To zawsze, jak jest taki start do ekstraklasy, to nastroje są bardzo fajne.